też zawsze ryzykiem, jakimś trudem, ale ono nam pomaga zawsze popatrzeć na to, dostrzec, co jest ciągle najważniejsze, co jest najbardziej takie prawdziwe w naszym życiu i tak naprawdę czego my w życiu chcemy, bo każda pielgrzymka jest też poszukiwaniem tego, co jest w życiu najważniejsze. Tak jak na przykładzie tego króla Antiocha widzimy, że w zasadzie każdy człowiek ma wpisane przez Pana Boga w sercu to poszukiwanie pewnego piękna, pewnego dobra, pewnej takiej błagodarności, takiej szlachetności. I myślę, że pielgrzymka pomaga nam też znaleźć to, że tak naprawdę to, co przetrwa nasze życie, to, co będzie też jakąś zasadą życia przyszłego, jest właśnie to duchowe dobro, które już tutaj na świecie możemy zaczynać. To, co w taki sposób już możemy tutaj też na ziemi w jakiś sposób żyć i to przetrwa naszą śmierć. O tym też chce nam jakby powiedzieć Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, o tych rzeczach przyszłych, o tym, czego tak naprawdę do końca nie rozumiemy, ale Jezus chce nam powiedzieć, że tam będzie troszkę inaczej, dlatego że tam już nie będzie potrzeby jakichś praw, jakichś ograniczeń, takiej instytucji jak małżeństwo, dlatego że to wszystko nas na tej ziemi chroni przed tym, żebyśmy właśnie nie popełnili jakiegoś błędu, żebyśmy znowu ta historia w naszym życiu się nie powtórzyła, żebyśmy my w swojej historii nie zrobili czegoś, co jest podeptaniem jakiejś szlachetności, jakiegoś dobra, czy jest podeptaniem drugiego człowieka, żebyśmy takiego błędu w życiu też nie popełnili, dlatego że w przyszłości w niebie każdy człowiek będzie bardzo blisko drugiego człowieka. Każdy człowiek będzie odnosił się z wielką szacunkiem i godnością i pewne zasady po prostu już stracą ważność i myślę, że też dzisiejszy dzień, ten Kościół, to wszystko, co żeśmy słyszeli, powinno też jakoś w naszym życiu wydać właśnie ten owoc takiej wielkiej szlachetności, wielkiej dobroci, tego nowego życia, do którego zaprasza nas już Jezus. Dlatego, że Bóg chce być Bogiem właśnie ludzi dobrych, ludzi nowych, ludzi, którzy już tutaj na ziemi zaczynają to, co będzie kiedyś trwało na wieki. Amen. Thank you.
Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову, і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди рові. Додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ці ночі і дні. А знаєш, буває, я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає і знову, і знову. Я їду додому, до тебе додому, знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони добрі, ці ночі, дні.